One, two, three, four. Have you ever seen the wonder in the glimmer of her sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have soul, say, I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Burst in living color. I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the year of second light? Having come out of the waters with your sick. I see the world in light. I see the world in wonder. I see the world in light. Burst in living color. I see the world your way. Witam serdecznie, kochani. Dzisiaj 9 dzień nowenny, miesiąc dusz czyścowych. Serdecznie zapraszam na odcinek. Dzisiaj tematem będą długie cierpienia. Wiara mówi nam, że rzeczywistość czyśćca nie jest wieczna i kończy się z chwilą sądu powszechnego. Długość i intensywność cierpień, które dusze tam zanoszą, jest proporcjonalna do liczby i wagi win popełnionych podczas ziemskiego życia. Trzeba bowiem je odpokutować, nawet jeśli zostały odpuszczone. Kościół w sposób oficjalny nie określa długości kar czyśćcowych, ale zezwala na nabożeństwa rocznicowe, a nawet msze wieczyste, o pokój dusz zmarłych. Zwykle msze święte są odprawiane w intencji zmarłych przez 30 dni lub 40 dni po ich śmierci, bądź też przez 30 dni z rzędu msze gregoriańskie. Uważa się bowiem, że pokuta czyśćcowa może być długa i rozciągnąć się nawet na całe wieki. W ponad 20 lat po śmierci swej matki Moniki, święty Augustyn nadal prosił o modlitwę w jej intencji. Święty Ambroży zaś publicznie zobowiązał się zanosić przez całe życie modlitwy za Teodozjusza Wielkiego, opierając się na wiarygodnych objawieniach. Święty Robert Bellarmine mówi, że dla niektórych dusz kary czyśćcowe
przeciągnęłyby się aż do dnia sądu ostatecznego, gdyby Kościół nie przyszedł im z pomocą. Objawiając się, wiele dusz wyznawało, ile czasu oczyszczenia pozostało im jeszcze, aby mogły osiągnąć niebo. Wiele przyczyn ma wpływ na długość kar czyśćcowych. Należą do nich konieczność osiągnięcia przez duszę całkowitej czystości, zanim posądzie Boga. Ogromna liczba naszych grzechów, niewierność i brak miłości, niewielki stopień odpokutowania wyznanych grzechów, położenie dusz czyśćcowych, które nie mogą już nic uczynić dla własnego zbawienia, nasze karygodne zapominanie o zmarłych i pomocy dla nich. Dusze te, będąc poza naszym czasem, kiedy nic nie odwraca ich uwagi od celu, ku któremu się zwracają. Z powodu intensywności swej udręki odnoszą wrażenie, że cierpią od długiego już czasu. Upływające godziny mogą się im wydawać całymi wiekami. Mamy podobne odczucie, kiedy dopada nas gwałtowny ból zębów. Nawet jeśli jest to tylko ból miejscowy, odnosimy wówczas wrażenie, że nigdy się nie kończy, mimo pewności, że cierpienie ma swój koniec. Będąc w czyśćcu, dusza czuje, że nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie odda wszystkiego aż do ostatniego grosza. Wie, że to przez swoje winy popełnione w doczesnym życiu zamknęła się w sobie, a obecnie gorąca miłość do Boga otwiera ją na Niego. Nie zapominajmy tak szybko o naszych zmarłych. Módlmy się za nich często, gdyż inaczej przez nasze zaniedbanie mogą długo oczekiwać na skrócenie czasu cierpienia, które dzięki Bożej łasce możemy im przynieść. Jak wielu świętych martwi się o zbawienie tych dusz cierpiących w czyśćcu. Co byśmy myśleli, będąc na ich miejscu, gdyby ofiarowano nam tak niewielką pomoc? Być może, kiedy przyjdzie nasza kolej, doświadczymy tego boleśnie. Na przykładzie cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie. Pewnego dnia pan zapytał cesarza Maurycego, czy woli cierpieć tu na ziemi, czy iść do czyśćca. Odpowiedział: tu na ziemi, panie. Wolę cierpieć na ziemi. Nie był tak rozsądny pewien zakonnik,
w roku 1183. Pewnego dnia pojawił się u niego anioł, aby powiedzieć mu, że może wybrać między długą chorobą a bardzo krótkim czyśćcem. Ponieważ zakonnik wcześniej wołał do Boga: o mój Boże, miej litość i wezwij mnie z tego świata. Pomóż swemu biednemu słudze. Nie mam wytchnienia ni dnia, ni nocą. Tak bardzo cierpię na ciele z powodu bólu, który wciąż rośnie i już nie mam siły go znosić. Anioł, który stąpił z nieba, aby go umocnić, powiedział: twoje modlitwy zostały wysłuchane. Bóg pozwala, abyś sam zdecydował o swoim odejściu. Jeśli zgodzisz się nadal cierpieć na tym świecie, masz przed sobą jeszcze rok choroby, lecz po śmierci pójdziesz prosto do nieba. Jeśli zaś wolisz umrzeć, pójdziesz na 3 dni do czyśćca, aby dopełnić zadośćuczynienia za swoje grzechy. Jesteś wolny, wybieraj. Biedny zakonnik, umęczony dotkliwymi cierpieniami, które wydawały mu się nie do zniesienia, nie zastanawiając się zbytnio, co go czeka w czyśćcu, odpowiedział: wolę umrzeć, ryzykując męki czyśćcowe, nie tylko przez 3 dni, ale tyle, ile tylko się Bogu spodoba, gdyż moje obecne życie jest śmiercią w każdej sekundzie i nie wierzę, żeby czyściec był gorszy. Dobrze, odrzekł anioł, stanie ci się jak chcesz. Umrzesz dzisiaj, przystąp więc jak najszybciej do sakramentu. Chory opowiedział o swoim widzeniu, przyjął sakramenty i skonał, a dusza jego poszła do czyśćca. Pod koniec pierwszego dnia anioł przybył do niego i spytał, czy spotkało go tu większe cierpienie niż na ziemi. O, jaki byłem ślepy, odpowiedział zakonnik. I jak bardzo ty byłeś okrutny, mówiąc o 3 dniach, a pozostawiając mnie tu na setki lat. Cóż znowu, odpowiedział anioł. Nie upłynęły jeszcze 24 godziny, od kiedy jesteś w czyśćcu, a ty wyrzekasz, obwiniając mnie, że cię zwiodłem. To surowość kary tak cię zmyliła. Jedna chwila jest dla ciebie jak wiek. Nie upłynął jeszcze 1 dzień, od kiedy cierpisz, a twoje ciało nie zostało jeszcze pogrzebane. Jednakże, jeśli chcesz powrócić na ziemię i doświadczać przez rok choroby, Bóg na to zezwala. O tak! Wykrzyknęła dusza. Błagam cię o łaskę. Raczej 2, 3, 4 lata choroby, niż choćby 1 godzina w czyśćcu. I anioł odprowadził z powrotem duszę do jej ciała, które na oczach przejętej zdumieniem wspólnoty odzyskało życie. Kiedy tylko zakonnik mógł mówić, opowiedział wszystko, co mu się przydarzyło
i wezwał swych braci do odprawienia bardziej surowej pokuty, aby uniknęli dzięki temu straszliwych cierpień za grzechy lekkie, z radością znosił różne cierpienia swej dawnej choroby. Po roku zmarł, a wtedy bez wątpienia poszedł prosto do nieba. Syna i Ducha Świętego. Amen. W intencji wszystkich dusz Chrystowych i wszystkich zmarłych, których macie w swoim sercu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Panie, Panie Boże, czułości i miłosierdzia, Ty, który udzielasz zmiłowania i przebaczasz, nie patrz na nasze grzechy, o których zmazanie Cię błagamy. Przybądź z pomocą nam i duszom cierpiącym w czyśćcu, przez nasze modlitwy i zasługi Twojego Syna, który umarł dla zbawienia nas wszystkich. Zmasz karę, na którą zasłużyliśmy przez nasze grzechy i winy. Przyspiesz wybawienie dusz zmarłych, aby były szczęśliwe wraz ze wszystkimi wybranymi w niebie, naszej Ojczyźnie. Bądź uwielbiony, Panie, za Twą wielką miłość. Przez Twoje miłosierdzie, Panie, dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.